Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, przepisy prawne stanowią pewną konstrukcję, pewien szkielet postępowania, działań, które później realizujemy i wypełniamy, chcąc zmienić rzeczywistość w taki sposób, aby ona była bardziej znośna, bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Ja chciałbym zapytać o sytuację osób i wskaźniki zatrudnienia w administracji. Przypominam sobie, kiedy też odpowiadając za część tej administracji, stawałem na Komisji Polityki Społecznej, a przewodniczący Sławomir Piechota, większość kierowników tych różnych instytucji pytał o wskaźnik zatrudnienia w administracji. Jest to obszar, na który bezpośrednio można wpływać, a sam rząd może dać dobry przykład. Były różne ograniczenia prawne, my część z nich zmieniliśmy. Przypomnę tylko nowelizację ustawy o służbie cywilnej z 2011 roku, która daje pierwszeństwo w zatrudnieniu osobom niepełnosprawnym, ale mimo tych zmian wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej jest nadal niski. Chciałbym zapytać pana ministra, czy w związku z tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmuje działania mające na celu zmianę tej sytuacji. Jakie to będą działania, jak te wskaźniki wyglądają w instytucjach, w administracji bezpośrednio, także będące w kompetencji pana ministra. Chciałbym też zapytać, czy są i jakie są podejmowane działania przez resort pracy w stosunku do osób niepełnosprawnych, tych osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dziękuję pięknie.